Biblioteki po pandemii tętnią życiem. Dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić Mirsk. Jakie zajęcia mają dla dzieci, a jakie dla dorosłych? Sprawdźmy. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych. Biblioteka składa się z działu dla dorosłych, składa się z działu dla dzieci oraz dwóch filii wiejskich w Rębiszowie i w Giebutowie. Bibliotekę publiczną warto odwiedzić z wielu powodów. Mamy bardzo dużo nowości wydawniczych. Staramy się trafiać w gusta naszych czytelników, odpowiadać na ich prośby. Aby korzystać ze zbiorów biblioteki, trzeba mieć przy sobie kartę czytelnika, która wydawana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Mamy dużo nowych książek z różnych dziedzin, każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym z zadań biblioteki publicznej jest popularyzacja książek i ich twórców poprzez organizację spotkań autorskich. Organizujemy spotkania autorskie. Najczęściej są to spotkania z takimi właśnie autorami, którzy są teraz na topie, żeby tak powiem, którzy się wybijają, którzy wchodzą na rynek. Zapraszamy najpoczytniejszych autorów. Ostatnio mieliśmy spotkanie z mieszkańcem Dolnego Śląska, Mieczysławem Gorzką. Jest to autor książek kryminalnych. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się zajęcia dla dzieci. Jest to zawsze takie cykliczne zajęcia na wakacjach, na feriach, we wszystkie dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole. Prowadzimy zajęcia plastyczne dla dzieci właśnie. Prowadzimy zajęcia szczególnie dla młodszych dzieci, gdyż to u nas się sprawdza. Mamy zajęcia wakacyjne, mamy zajęcia feryjne oraz zajęcia w każdym czasie wolnym od nauki szkolnej. Dla Echo24 Anna Stańczak.